Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Mój drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak. To jest podcast Słowo Miłości Nadziei. Dlaczego? Dlatego, że napełniamy się miłością, rozmawiamy o miłości, o ważnych sprawach w życiu. Ogólnie bez miłości jest lipa. Nie ma nic bez miłości. Ale nie mówię tylko w kontekście mężczyzny do kobiety, albo kobiety do mężczyzny, albo do dzieci. Ogólnie, do życia, do ludzi, do Boga. To po prostu miłość ma tak szeroką gamę, więc dlatego mówimy o tym wszystkim. I jesteście na moim podcaście, to jest podcast, kanał Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchacie tego na YouTubie, albo Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchacie tego na aplikacjach do słuchania podcastów. A ja, moi drodzy, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, jest dzisiaj poniedziałek, mam werwę jak choliba jać. Choliba jać, jakie słowo w ogóle. Choliba mać chyba powinno być. Jestem zmęczona, bo jestem po podróży, ale jestem niesamowicie mega wdzięczna. I dzisiaj podcast jest o tym, jak coś nie wyszło, to i dobrze. Ale jak to dobrze? No nie wyszło mi to, co zaplanowałam, to, co zaplanowałem. To się nie powiodło. No i być może bardzo dobrze. Ale jak ty możesz tak mówić? A no mogę tak mówić. A dlaczego? A dlatego, że widocznie miało tak być. Wielu ludzi tego nie rozumie. Kiedyś też tego nie rozumiałam. Pchałam na siłę ten wózek ciężkimi kamieniami, bo mówili mi na szkoleniach i w książkach. Uparcie do przodu, do celu, jedziesz, spadniesz, podnosisz, jedziesz dalej. Tak, to prawda. Już nagrywałam kiedyś o tym podcast. Taki dłuższy. Prawda. Ale wiesz co? Powiem Ci jedną rzecz. W tajemnicy. Ale jak Ci powiem, że to tajemnica, to już nie będzie wtedy tajemnica. Uwaga! Jak coś nie wychodzi, to nie upieraj się na maksa na to, że to nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że widocznie miało tak być. No ale jak to? No tak to. No bo może gdyby to się wydarzyło, to przysporzyłoby Ci to kłopotów. Albo, uwaga, stałoby się coś złego w Twoim życiu. Albo sprowadziłoby Cię na manowce, albo złe towarzystwo, albo, nie wiem, straciłbyś pieniądze, albo źle zainwestowałbyś uczucia, albo, nie wiem, ożeniłbyś się, albo wyszłabyś za mąż za kogoś, kto nie ma być dla Ciebie. Albo no, albo po prostu byłoby przygotowane dla Ciebie coś innego. Ja wiem, to jest ciężkie, bo akurat w tym momencie cierpimy, że to nie udało się, że nie wyszło, że się nie powiodło i tak dalej, i tak dalej. Tak, to boli. Ja zdaję sobie z tego sprawę, bo boli to bardzo. Ale uwaga, za jakiś czas będziesz dziękować, że to nie wyszło, dlatego że zobaczysz większy obraz tego. Dzisiaj nie widzisz, bo jesteś przysłonięty bólem, rozczarowaniem, nie wiem, smutkiem, czymkolwiek jeszcze. Być może trzymasz niewybaczenie, nie trzymaj. Będziemy o tym mówić bardziej przy drugiej książce, jak uleczyć zranione serce. Jak ja się cieszę, że Wy mi piszecie takie piękne rzeczy na temat książki, jak uleczyć zranioną duszę. I ja mega wdzięczna jestem. Naprawdę, hej. Jeżeli jeszcze nie czytałeś, koniecznie przeczytaj. Ta książka otworzy Ci oczy i serce. Po prostu... Ale druga książka będzie równie niesamowita, albo jeszcze bardziej. Po prostu to będzie petarda Boża. I to dokładnie miało wyjść. I ja to zrozumiałam w tym tygodniu. Że tak miało wyjść. Najpierw miała być ta książka. Jest dokładnym przykładem pewnych rzeczy. A będzie teraz druga. I będzie dokładnym przykładem pewnych rzeczy. I to... To jest po prostu niesamowite. I ja się cieszę. Cieszę się, choć nie jest mi łatwo. Ale tak, kochani, tak. Ja mam taką ufność w Bogu. Naprawdę, a jeszcze teraz po tym weekendzie to jest po prostu petarda. Petarda. To, jaki On jest niesamowity. Jakie On rzeczy robi w moim życiu i ze mną w środku zmienia, otwiera, poszerza horyzonty, granice,
widzenie, mądrość, jaką mi daje na pewne rzeczy, na pewne osoby, cierpliwość, w ogóle wytrwałość, siłę. Ja cię sunę, to ja sama to w ogóle tak malutka jestem przy tym wszystkim. Dlatego kiedyś nagrałam podcast, że no jesteśmy nieidealni, ułomni tak naprawdę. Bo człowiek ułomny to jest niekompletny. I to jest w ogóle, to jest wow. Więc nie upieraj się, jeżeli coś nie wyszło. Bo być może to nie ma wyjść teraz. Ale uwaga, jedna podstawowa rzecz. Jeżeli ty czujesz to w sercu, że to jest to i to jest te pragnienie, które masz od lat, ale ono nie wyszło teraz, ale czujesz to pragnienie dalej i cały czas, mimo tego bólu, to uwaga, nie zakopuj tego. Nie zakopuj tego w piasku. Nie zakopuj tego po prostu gdziekolwiek indziej. Tylko wiesz, że to w odpowiednim czasie się spełni. I uwaga, mówię ci ze swojego doświadczenia, ponieważ też tak miałam pewne rzeczy, które bardzo chciałam, nie wyszły w odpowiednim momencie kiedyś, bo miały wyjść trochę później i wyszły niesamowicie. I to sprawiło, że dzisiaj do was przemawiam z mikrofonem. I ty mnie słuchasz właśnie. Bez tego w ogóle by nie było tego. I ja wtedy płakałam. Ja po prostu myślałam, że to już koniec. Ale dzień w dzień pisałam w moim zeszycie i marzyłam, myślałam o tym. Po prostu to było pragnienie mojego serca. I ja dziękuję Bogu, że po prostu to spełnił tak o pyk i już. Ale w tym momencie, kiedy to się nie działo, a podnosiłam się i jakby chciałam to kilka razy, dostawałam za każdym razem kopa. Za każdym razem dostawałam po prostu w twarz. Nie, nie, to nie teraz. A ja nie wiedziałam, bo mnie uczyli na szkoleniach w rozwoju: przyjdź do przodu, jedziesz, po prostu jesz z koksem mimo wszystko. No i guzik, prawda? Bo jak ma przyjść to do ciebie, to przyjdzie. Jeżeli to czujesz w sercu, to też przyjdzie. Ale wiecie co? Jest piękny cytat w Biblii. Wszystko ma swoje miejsce i czas pod niebem. I to nie był wtedy ten czas i miejsce. I ci ludzie, to zdarzenie, ten człowiek, nie wiem, to, co się wtedy działo. Ale teraz jest. Rozumiesz? Teraz jest. I to jest niesamowite. I wow. Fajnie, bo słyszycie mnie z każdej strony tak naprawdę. Ja mam nadzieję, że doceniacie też tą prawdziwość moją, że ja mówię do was w chwilach trudnych, w chwilach wesołych, kiedy jestem zła. Bo wiecie, do was też czasami mówię, kiedy jestem zła. I wtedy, albo kiedy jestem taka podjarana czymś, albo podekscytowana, albo taka nostalgiczna, albo zadowolona, walnięta. Często jestem walnięta. Albo zakręcona. Ostatnio słyszałam, że zawsze byłam zakręcona. No, to prawda. Ale lubię to w sobie. To moje takie lekkie wariactwo. Dlatego, że ja sama się z siebie śmieję. I to jest niesamowite. Bo jest takie powiedzenie: błogosławieni ci, którzy potrafią się śmiać sami z siebie, ponieważ będą mieli ubaw popachy do końca życia. Ja mam ubaw popachy ze sobą sama. Naprawdę. Nie wiem, czy ty się potrafisz z siebie śmiać. Ja się potrafię, także cieszę się. I dzisiaj się cieszę, że nie wyszły pewne rzeczy, bo to mnie uchroniło przed czymś. I ciebie być może też właśnie uchroni. I czasami przemy na jakiś na przykład biznes, albo na jakiś projekt, albo na jakiś przetarg i tak dalej, ale to nie wychodzi. I dobrze, miało tak nie wyjść. Bo potem się okazuje, że ta osoba, która to wygrała, albo która to zrobiła, albo która po prostu jakby przejęła to, kaszanka po prostu z cebulką. I taka lipa, że hej. I ty byś się męczył z tym. A tak ta osoba się męczy. Dlatego, że Bóg po prostu uchronił cię przed tym. Ciesz się. Naprawdę ciesz się. A jeżeli coś nie wychodzi teraz, a czujesz mocno w sercu, że to jest to, nie trać wiary, bo przyjdzie w odpowiednim czasie
i w odpowiednim momencie do Ciebie. A na tą chwilę to znaczy, że masz być cierpliwy, masz się rozwijać, masz wzrastać, masz działać, masz pokonywać siebie każdego dnia. Oh yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah. No, tak jak ja. Naprawdę jestem wdzięczna za to. Wow. Ten ostatni tydzień, dzień, poniedziałek. Słuchajcie tego w poniedziałek, ja nagrywam to w niedzielę. Mega tydzień po prostu poszerzył mnie. Nie chodzi mi, że poszerzył mnie, bo jestem grubsza, nie. Nawet jestem chyba chudsza. Ale poszerzył mnie, jako rozszerzył moje pole widzenia, patrzenia, moje źrenice, moje serce, moją duszę. To jest niesamowite. To jest po prostu wow. Moją wiarę, moją siłę, moją miłość do Niego. Oczywiście mówię o Bogu. Tak. To jest to, powiem Ci. No i dobrze, i na tym kończę. Kochani, życzę Wam cudownego, naprawdę wspaniałego nowego tygodnia. Rozwijajcie się, działajcie, nie bądźcie leniuchami, ruszajcie się też. Jutro rano pójdę pobiegać, mam sporo rzeczy do załatwienia. Bardzo się cieszę też z tego powodu, bo dostałam wiatr w żagle. I tego też Wam życzę, ściskam Was, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!